Cześć, cześć. Ja jestem Mateusz, a to jest kolejny odcinek z gry Farmer's Father. Idę właśnie porozmawiać z Jakobsem na temat nowej pracy. Zobaczymy, czy znowu będziemy rżnęli deski. Mam nadzieję, że nie, bo ile można. Cały zeszły odcinek to były deski. Dobra, jest chłop. O! Znowu do tartaku? No patrzcie, znowu w tartaku. Do widzenia. O, tam jest jakiś chłop. Pewnie będziemy mieli z nim pogadać. Porozmawiaj z Wiesławem w tartaku. Ważna informacja i rzecz. No to zobaczymy. Jest Wiesław. Wiesław, co ci się stało? Zjedz coś. Marnie wyglądasz. My też zjemy. Pijemy się. Kromka chleba. Witaj. Gadamy. Jest. No o co chodzi tu? Popatrz. Przygotuj deski. Spoko. Ja tu już miałem przygotowane drzewo. Właśnie. Mam nadzieję, że to starczy. Niby 15 miało być, tak? Ile ja mam? A, kurde, to niby zalicza. A nie zalicza. Co się stało? Co mnie odepchnęło tak? A, tu trzeba ten. Porąbać jeszcze. Dobra. Trzynaście, 14, 15. Mamy 15 desek. Przygotuj opał. A widzicie. Dobrze, że tutaj nie dokończyłem. Znowu robimy identyczną misję co dzień wcześniej. Mam tu jeszcze, może starczy. Chcę tego zużywać, mamy ostatnią sztukę, bo dalej nas już nie puszczą, a to jest ostatnie drzewo tutaj w rejonie gry. No Jakob też coś chce. Cztery. No znowu zaliczył. 8. 12. 16. Dobra. Komu mamy to zanieść, co? Opał oraz deski do Jakoba. 17, 15, dobra. Mam coś dla ciebie. O, teraz zaliczyło ładnie szybko. I co, wracamy do obozu pewnie. Jakaś nagroda. O. No i super, mięsko wpadło. O, dziękuję, że się tym zająłeś. Jaki on miły. Z kim my tu gadamy? O. Dobra, co? Dostałem od Bogumiła jakieś ważne dokumenty i mapę. Mam je dostarczyć Horacemu. O, proszę. Mamy mapę. Ale to mapa nasza jest. O, nasz piesek czeka na nas. Dobra. Która godzina? 9:32 dopiero. I tu jest ktoś. Ja tu miałem skończone tą budę ostatnio przecież. Co oni tu zrobili? Tu jest Wiesław. Nie chcemy Wiesława. My szukamy Horacego. Ktoś popsuł ten barak. No jest Horacy. Mam coś dla ciebie. Dokumenty. Do widzenia. Co, nic? Porozmawiaj z Jakobem. Kolejny dzień, kolejna ciężka praca na tartaku. Idę pogadać z Jakobem. No, będziemy deski robić. Oni nawet nie żartują. Co mam zrobić? Praca przy
Tartaku. Muszę jakoś to wytrwać. Pierwszy dzień na Tartaku dał już mi w kość. Idź odpocznij. Aha. Dobra. Czyli znowu idziemy spać. Pić, jeść, spać. I piłować deski. Tu miałem to te. Weźmiemy może parę. W razie czego, żeby było. Kurczę, to mięso mi tu jest niepotrzebne. Nawet nie ma na czym upiec. Nie ma jakiejś skrzyni, żeby to schować. Przy Tartaku jest ta skrzynia. Dobra, idziemy spać. Dobra. On wstał, ale jeszcze jest środek nocy. My śpimy do 8 zawsze. No. Z powrotem do Jakoba. Teksty się ciągle powtarzają, tu widzę. Ależ mi się pić chce. No, odmów. No, ale się zamoliło. Sekunda, a deszcz. Śnieg pada. Może przez to. Dobra, najpierw sobie zjedz tutaj kromki chleba. Okej. Może herbatki. I wody. Bo cały czas mam 5 klatek. No kurde, co z tą grą jest tu nie tak. Przez tą pogodę zrąbaną. Idę przespać na godzinę jeszcze, może ten minie. Do dupy. O. Zaskoczyło. Dobra, jaki plan dnia? Porozmawiaj z Horacem. To Horace ma kolejne zadanie. To o co chodziło z tym Tartakiem? Ego. Jakaś nagroda może? Kurde, on ciągle gada, że jest głodny. Ja pierdzielę. Z jednego miejsca do drugiego. Dał chociaż jedzenie. I jedziemy do Tarty. Ponownie. Dobra. Do widzenia. Przygotuj deski. Trzeci dzień z rzędu muszę ciąć deski. O, mi też coś nie podoba. Ale my nie mamy już drzew, żeby je tu ciąć. Chyba, że biegnę tu do góry, zobaczymy zaraz. No jeszcze tu kawalątek. O, ten kawalątek tam zniknął. O, tu jest. Ty, gdzie on jest? Uniosłem go i zniknął. Dobra, spróbujemy tu na górę wejść. O! I będzie co jeść. Dobra, dobrze, że można tutaj drzewa kosić. Aha, można czy nie można? Kurde, z tymi drzewami tu problem jest. O! Zaskoczyło tu. Teraz tym razem sobie deski wezmę, tam sobie zrobię.
te 20 i będę z deskami chodził. Dobra, to załatwione, to załatwione. Dobra, ile tam desek on chcieli? Kurczę, 25. Coraz lepiej. Pewnie ze dwa drzewa trzeba będzie ściąć. No dawaj, dawaj. Ta, nie oszukasz mnie tym razem. Potem się będę zastanawiał. O, przygotuj opał, już wyskoczyło. Jeszcze 5 desek. Chłop jest przeładowany. A, bo muszę je zanieść. Tych skrzynek. 2, 3, 4, 5 akurat. No, powoli do celu dojdziemy. Bum. Dobra, mięcho. Smażona ryba. Spożyj. To położymy. Dobra. To tu pójdzie na bok. My tego tu nie potrzebujemy na razie i tego opału też nie. Tak, dobrze mówię. Też przygotuj opał tu był. Kolibka. 20 sztuk. Zabieramy jednak wszystko. Dobra, i z kim tu? Z Wiesławem. Dobra. No i co, to wszystko? Co dalej? Znajdź łopatę. Zakopsy nie trzeba. O, kurczę, łopata. Co dalej? Podobno gdzieś na terenie tartaku partyzanci zakopali skrzynię z prowiantem dla więźniów. Od razu się wezmę do roboty i znajdę tę skrzynię. Aha, chleba mamy. Szynki nie mamy i antybiotyków. Ale jak ja mam szukać tych skrzynek? O, tam coś jest. A, dobra. To na takiej zasadzie tu zrobili to. No, kop dziurę, kop dziurę. Chleb mamy, chleb nam jest niepotrzebny. Antybiotyki nam potrzebne. I szynka. Nie. Trzeba szukać dziury. No, przejść tędy, kurde. Ach, ci los. Dobra. Jeszcze te dziury mogą być. Ja cały czas używam zetki, żeby sprawdzić. O.
Opuszczasz obszar gry, dobra. Piesek by się przydał teraz. Już kurde. Tam tak ładnie to schowali. O, dobra. Czyli dotąd tylko możemy iść. I tutaj nic nie ma. Jeszcze zobaczę tam na górze, gdzie ja to drzewo ścinałem. To za każdym razem respią się te rzeczy. Każdym razem ja tu przyjdę. O, jest tutaj. No co jest tu? Butelka z wodą, to mamy akurat, ale weźmiemy, bo butelka z wodą niestety, ale się przyda. Kurde, to jak za dużo. Może biegać? No, dobra, na razie zostawię to tak. Dobra, ta skrzynia i gdzieś jeszcze następna. Jak tu daleko pozwalają nam iść w tą stronę? Dobra, najpierw pójdziemy tu. Chyba, że tu po prostu nie zbije ściany. Bo ogólnie ja już jestem dość daleko. Zimno gdzieś, tak. Ale mamy rozgrzewającą herbatkę. Kurczę mole. Antybiotyki i szynka. Byłaby kuchenka, sam bym zrobił. Dobra, ja tu sobie poszukam sam. Nie chcę przedłużać. Dobra, jestem, panowie i panie. Ja po 20 minutach już przestałem liczyć. Ile ja... Jak długo ja tą skrzynkę musiałem szukać. No już mam dość. I ją schowali tutaj. Kurczę, gdzie ona była? O, tu jest zaraz, opuszczasz obszar gry i ona zaraz tu była tu. A ja się głównie tam latałem. Po lesie. No ale jest. No, rób kropka. Dobra, mamy, zabierzemy to wszystko. Dobra. Dalej. Dostarcz prowiant do Horacego. Z miłą... Ja pierdzielę. Dobra, tak. 25 antybiotyków, 30 szynek, bo to mam. A tutaj do skrzyni wrócimy. A 4, tak. 30 i 25 antybiotyków. Jest 5 tutaj zlepów policzyłem. Dobra, i tak jesteśmy przeciążeni. Może trochę chleba jeszcze. Chociaż da radę iść? Gówno. Dobra, teraz chowam jeszcze tu chleb. Chleba ile chcieli? 6 tylko. Dobra, jak teraz? Dobra, lepiej.
Idziemy do Horacego, już jest 17:32. Cały dzień tu spędziłem. Zaraz. A, wracając do obozu. Dobra, czyli to nie tu. A tu. Mam coś dla ciebie. Ha, nie mam. A dlaczego nie mam? Wszystko zostawiłem u góry. Kurczę mole. Nie no, muszę... Kurde, jak oni to wymyślili tutaj? Jabłko. W całości, ryba też. Albo wiecie co, ją zjem. Dobra. Wodę prawie całą też. 50 butelek. A nie, bo oni też potrzebują, tak? Olesiu, butelka z wodą 20 sztuk. Zostawię sobie 10, to 30 przynosimy. Znaczy 30 zostawiamy sobie. Ja prawie trafiłem. 10 sobie, butelki też nam niepotrzebne. Tu mam drewno, tam u góry. Tylko zanim zrobi się ciemno. Żadnych innych wskazówek tutaj nie dali. Latam po tym lesie porąbany. Jeszcze to. Przeciążone. No i jak ja miałem to wszystko wziąć ze sobą? Lub. Powolutku. Siema. Załatwione. Jakaś nagroda może? O. Dobra. Nie było aż tak trudno. I gdzie jeszcze mamy iść? Do Horacego. Horacy był chyba tu z tej strony. No jest. Siemka. No co to? Przecież miałem mu dać te rzeczy. Na cholerę ja to dźwigałem. Dobra. Mogę pomóc? Najpierw prowiant dostarczę Horacemu. Dobra. Kurde, tu jest Horace, tak? Mam coś dla ciebie. Co tu jest porobione? Teraz dostarcz prowiant Januszowi. Janusza gdzieś pamiętam, że mijaliśmy raz. Tu był Janusz chyba. Tak jest. Mam coś dla ciebie. Dobra. Do widzenia. Co tu jeszcze? I Bogumiłowi. Mam nadzieję, że to mi starczy tu. Mam coś dla ciebie. Do widzenia. Coś zabrakło dla niego. Tylko co? No i co mam teraz zrobić? Wiem, co zrobię. Zaraz wracam.
tamtemu niepotrzebnie chyba dałem dwa razy. Dobra, ja sobie wczytałem poprzedni zapis, widziałem wszystko. Złapałem się powolutku, no ale doszedłem. Dobra, zobaczymy, co to wyjdzie. Do widzenia. No i co tu się stało teraz? Chleba ma, szynki mam. Za mało szynki. Tutaj zrzuciłem nadmiar. No to jeszcze 10. Już innych rzeczy nie mam. A wziąłem wszystko. Dobra. Jednak szynki chciał więcej. To dalej porozmawiaj z Jakobem. Jest Jakob. Zjemy sobie szynkę, chłopie. Co mam zrobić? Trzeci raz jestem tutaj. Niektórzy więźniowie niestety nie dali rady po pierwszym dniu. I znowu praca w tartaku, tak? Ja tym razem tu sobie ten deski pościnam. Tutaj na miejscu. Bez tam cięcia tych drzew, tu jest wszystko przygotowane. Trzeba tylko wziąć. Trochę mnie umęczyła już ta praca. Chociaż... No. Da się tu zrobić. Nie trzeba będzie tam ciąć. Weźmiemy po 20 desek, po 20 opału i będzie gotowe. Dobrze, ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę, słupka, komentarza. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!